Piękny mamy czas majowy, spokojny, chociaż i czas pandemii, czas trudny dla nas. I spotykamy się, żeby snuć refleksję o czasie, czasie, który przemija, tempus fugit, czas ucieka. Ten zegar nam to przypomina. Bije poszczególne godziny naszego życia. Nasze życie to przecież godziny, lata. To nam umyka. Płynie czas, rzeka czasu. Tak naprawdę nie bardzo wiadomo, czym jest czas. Święty Augustyn mówił, że jak go nie pytają, to on wie, co to jest czas, ale jak go ktoś zapyta i ma sformułować odpowiedź, to nie bardzo wie. I tak jest z wszystkimi najprostszymi nawet sprawami. Co to jest życie? Wiemy? I nie bardzo. Co to jest materia? Wiemy? I nie bardzo umiemy do końca odpowiedzieć na to pytanie. Czym jest światło? Nie bardzo. Stajemy w naszym życiu ciągle wobec pewnych tajemnic. Jedną z tych tajemnic, które się w nas dokonują, jest czas. Żyjemy w czasoprzestrzeni, jak mówił nam Einstein. I ta przestrzeń jest jeszcze zakrzywiona, żeby wszystko było ciekawsze, żeby było wszystko jakieś niepowtarzalne. I w tym się musimy odnaleźć. Nauczyć się żyć w czasie. Ja myślę, że to jest poważny problem dla każdego z nas. Nauczyć się żyć w czasie. To znaczy, najpierw zauważyć tę przemijalność czasu. To, że czas jest bezcenny. Że czas jest wartością. Zauważyć to, że czas jest nam dany jako łaska. No i próbować zagospodarować ten czas, wykorzystać go dla swojego dobra, dla dobra innych, dla dobra swojego zbawienia, wykorzystać czas. Ale to nie tylko sprawa jakiejś dyscypliny czasu, żeby on był zagospodarowany, żeby nie był takim czasem nijakim, takim czasem, który jakoś został opuszczony, na który nie mamy żadnego pomysłu. Nie powinno być takiego czasu w naszym życiu, tylko czas zagospodarowany. Czas dobrze zorganizowany. Czas czemuś poświęcony. I to nie tylko sprawa zagospodarowania czasu, ale i odczytywania czasu. Nauczyć się czytać czas jako wielki dar Boży, jako łaskę i jako czas zbawienia. W teologii jest takie greckie słowo kairos, które mówi o tym, że jest taki czas święty, w którym Bóg przychodzi do nas. Oto teraz czas upragniony, oto teraz czas zbawienia, mówi Pismo. Bóg w czasie nas dotyka i w czasie idzie nam z pomocą i w czasie jest naszym Zbawicielem. Dlatego rozpoznając czas, trzeba się zastanawiać, jaki to jest czas dla nas. Bardzo pięknie Kohelet mówi o tym różnym czasie, że człowiekowi pod słońcem dany jest czas. Czas narodzin i czas śmierci. Czas radości i czas smutku. Czas wesela i czas żałoby. Czas tworzenia i czas burzenia. Różny czas. Czas powstrzymywania się od działania i czas działania. Czas, który jest przeznaczony na różne nasze działania i aktywności i czas, który zatrzymujemy dla Pana Boga. Przeróżny czas i w tym czasie się musimy odnaleźć. My ludzie. I umieć ten czas wykorzystać. I przejść przez ten czas, jak Jezus przeszedł, jak mówią Dzieje Apostolskie, i tak przecież było, dobrze czyniąc. Przeszedł przez czas Chrystus, dobrze czyniąc. I my, idąc za Nim,
też powinniśmy ogarniać tę tajemnicę czasu, na ile możemy ją ogarnąć i wchodzić w czas, wchodzić w spotkanie z Bogiem w czasie i poprzez czas. Po to, żeby się nauczyć potem, gdy już opuścimy ten doczesny czas, żyć w wieczności. To będzie nowe zadanie. A teraz mamy to zadanie. Nauczyć się żyć w czasie, gospodarować czasem, odczytywać czas. Ile nam czasu zostało? To jest pytanie głębokie, refleksyjne. Ile nam jeszcze czasu zostało? Na pogrzebach jest często taka modlitwa zanoszona za tego spośród nas, który najpierw odejdzie z tego świata. Zawsze mnie to przejmuje, bo to każdy z nas może być tym, który będzie pierwszy powołany, dla którego czas się skończył. Ta klepsydra się wyczerpała, ta świeca się wypaliła i wtedy stajemy już wobec Boga, który jest wiecznością. Czas to jeden z największych darów Bożych, z których będziemy rozliczani. Zastanów się, ile ludzie marnują chwil, godzin, tygodni, miesięcy, lat, aż strach pomyśleć o odpowiedzialności. Wszyscy jesteśmy marnotrawcami. Tyle dóbr materialnych się marnuje, tyle czasu idzie na marne. A dzieje się to z powodu niezorganizowania życia, bezmyślności i głupoty. Czy rozsądne jest oglądanie kilku seriali w telewizji? Czy mądre jest marnotrawienie czasu na gry w karty, zwłaszcza na pieniądze, czyli w sposób hazardowy? Ile czasu straconego na niewiele dające wizyty, na bezsensowne rozmowy? Trzeba każdemu z nas wyruszyć na wyprawę w poszukiwaniu straconego czasu i zmarnowanych dni. I to wyruszyć od zaraz. Przecież czas to pieniądz. I to prawdą być może. Ależ zwłaszcza czas to miejsce na miłość. Czas jest czasem zbawienia. Warto o tym pomyśleć, póki czas. Na nasz czas czekają wielkie sprawy duchowe. Modlitwa, służba bliźniemu. Znam ludzi, którzy skwapliwie wykorzystując czas, doszli do wielkich szczytów. Przykładem jest tu choćby patron młodzieży polskiej, święty Stanisław Kostka. Warto go w tym naśladować. Ilu ludzi stało się specjalistami w różnych dziedzinach, zgłębiając w wolnym czasie jakąś wybraną tematykę. Oni na czymś się znają. Mogą o tym mówić i dyskutować. Służą tym często innym ludziom. Ilu młodych nauczyło się obcego języka, wykorzystując pusty czas przejazdów i oczekiwań? Czy twój czas nie jest w dziurawym garnku? Czy nie marnuje się? Bardzo ciekawa musi być mentalność ludzi, którzy mają już niewiele czasu. Wczoraj do mnie dzwonił mój znajomy i pytał się o nasz wyjazd nad morzem. Przypomniałem mu termin, ale on mówi, ja nie wiem, czy ja w tym terminie się jeszcze załapię, bo mam takie badania na temat raka w moim organizmie, że nie wiem, czy będę żył. Jeszcze się nie zamknął czas. Jeszcze jest. Ten człowiek z takim spokojem mówił o tym, że ten czas się kończy. A my też ze spokojem, ale i z odpowiedzialnością patrzmy na ten czas, który jeszcze jest nam dany. Posłuchajmy wiersza, który mówi o tym, że miłość jeszcze żyje w nas, jeszcze się nie zamknął nasz czas, jeszcze mamy szansę. Jeszcze będzie czas na umieranie, jeszcze sny się zamącą, dziecinne, ale może szczęście pozostanie skryte w sercu, takie samo, a inne. Jeszcze będzie czas zapachu wiosny, jeszcze z latem na spacer pójdziemy. Tylko dnie będą coraz krótsze,
tylko śpiew coraz bliżej ziemi. Jeszcze niebo rozgarnie obłoki, nawet tęczę zwinie krzykliwą, jeszcze cisza przystanie w pół drogi, jeszcze kwiaty spełnią się żniwem. Jeszcze można wszystko naprawić, łzy osuszyć, rozdać skarby ubogim. Jeszcze ogień nie zaczął trawić, jeszcze Bóg nie objawił się Bogiem. Jeszcze czasu kropelka się sączy, stara baśń przypomina się echem. Jeszcze radość drży u brzegu serca, jak ta chwila otwarta uśmiechem. Niech nas Bóg w taki dobry, błogosławiony czas prowadzi. Czas, który wchodzi w wieczność.